Ja wiem, że to już coś oznacza. Mów. Mamo, zdecydowałam o czymś bardzo ważnym, dotyczącym mojej przyszłości. Wyprowadzam się za granicę! Co ja ci takiego zrobiłam? Ale mamo... Co ja ci takiego zrobiłam? Mamo, nie musisz się wcale niczym martwić. W tych czasach to jest dużo prostsze. Mamy samoloty. Wiesz, mogę być w Wiedniu na śniadanie, a na obiad wpaść. Tutaj, do ciebie. Pozwoliłam ci mieszkać samej przez chwilę. Słucham? Wróciłaś po tygodniu. Jeszcze ci mało? Mamo... Sprzątam, biorę, gotuję, słucham, służę radą, chodzę na wiadówki. I jeszcze źle. Jeszcze będzie mnie opuszczać i mnie karać za to. Mamo, ale zrozum, że to nie chodzi o ciebie. No oczywiście, że nie chodzi o mnie, bo mama jest w ogóle nieważna w tym wszystkim. Mamo, jesteś ważna, no. Nie. Już nie będziesz z nią rozmawiać? Nie z tego. Halo? Mamo! Nie ma mnie! Dzięki. To co, skończyłyśmy rozmowę? Zamknę się w sobie. Jak zwykle. Jakby coś będę w pokoju. Jakbyś chciała pogadać czy coś. Dobra, to pa! Nie będę chciała rozmawiać w ogóle. Nie wierzę, to po prostu... Mamo? Dzień dobry, mamusiu. Mogę wiedzieć, gdzie ty byłaś? Nie udawaj, córeczko, że cię to interesuje! Mamo! Dosyć! Zachowujesz się jak dziecko. Przestań. Zobaczymy, jaki będzie zadowolony z tego twojego bzdurnego pomysłu! Dobrze. Już dzwonię. Tata! Zobaczymy. Się zdziwisz! Tatuś! Cześć, to ja! Córeczka twoja! Słuchaj, Tatusiu, mam taką sprawę dla ciebie. W zasadzie bardzo ważne powiadomienie, ponieważ zdecydowałam, że wyprowadzam się za granicę do Wiednia, żeby żyć i żeby się usamodzielnić i żeby zdobyć lepsze doświadczenie zawodowe, życiowe i w każdej innej sferze, miłosne. Wiesz, jak to jest czasami tutaj, mi się wszystko sypało z tymi chłopakami. Może właśnie Wiedeńczycy będą inni. W każdym razie zdecydowałam, że to będzie super pomysł, zwłaszcza dla mnie, dla młodej osoby, żeby podszkolić język, wiesz, jest mnóstwo plusów. No i generalnie tak, już postanowiłam. Podoba ci się ten pomysł? Co? Wiedziałam. Daj mi ten telefon. Poczekaj, mama, co od ciebie chce. Tak, ja ciebie też. Halo? To ja, tak. Co ty w ogóle wypowiadasz? Jakie słowa? Musisz brać za odpowiedzialność. Co ty mówisz? Jak sobie poradzi? Że samodzielna? Przecież ona nawet nie potrafi nic ubrać. Nie bierze, bo nie potrafi. Nie, to nie jest tak, że ja wszystko robię. Ja tak robię, bo ona nie umie. Ona teraz zginie beze mnie. Halo? Halo? No rozłączył się, no. Widzisz? Mówiłam, że teraz się zgodzi. On nie wie, co mówi. Po prostu był zajęty, no. Nie słyszał, co ty tam mówisz. Na 100%. Jak ja mówię do niego, to też potem udaje, że nie słyszał. On myśli o mojej przyszłości, a nie tylko o sobie. A ty nie myślisz o ojczyźnie. Tak będziesz ze mną zagrywała, mama, tak? W taki sposób. Tak. Chcesz zostawić swoich rodaków. To jest bardzo brzydko. Nic ci nie odpowiem. Jasne. Najlepiej sobie pójść. Daj mi siły. Ktokolwiek mnie słyszy. Hi, my love. How are you? It was great, really. I met some of my friends. It was really nice. We were just going... Yes, my love. A po jakiemu ty mówisz? Fernando, wait. My mom is gonna make another drama. 3 seconds, please.
Wait. Co to było? Ale co? Z kim ty rozmawiasz? No... Z chłopakiem o imieniu Fernando. Z kim? Wait, my love. Please wait. I will come back to you in 10 minutes. I love you so much. Thank you. And yeah, I will see you soon in Vienna. Bye. Poznałam go na aplikacji randkowej Tinternet. Aplikacji? No tak. Tak się szuka miłości w tych czasach. On jest naprawdę niezwykły. Masz to w tej chwili usunąć! Ja? Nie. My się z tobą normalnie... Kiedyś było inaczej. Teraz też jest inaczej. A poza tym ja do niego wyjeżdżam. Co? Stanowione. To wszystko jego wina! Już teraz wszystko jasne! To wszystko jego wina! Przestań! Co ty w ogóle mówisz? Nie chcę tego nawet słuchać. Nie masz pojęcia o tym uczuciu. Jest bardzo silne. I warte przekroczenia każdych wód i oceanów. Poza tym on mi tą głowę otworzył. Na nowe perspektywy, możliwości. Horyzonty. Ty go nawet nie znasz. Znam. Już bardzo długo ze sobą piszemy. Hi baby, I miss you too. I know. Mamo! Zaraz to kończymy! Fernando! I cannot even describe how empty my heart is because of you being so far away. I love you too. I know, I know. Już mogę! Zgłosiłam to na policję! Co? Tak! Tego zboczeńca z internetu! Mamo! Oddaj mi ten telefon. Zrobiłam to szybciej, niż pomyślałam. Mamo! Nie ma teraz już. Koniec tego. Okej, pożyczę ci ten telefon, ale musisz mi go oddać. A ten laptop ci do czego? No chciałam ci pokazać uczelnie zagraniczne. Zagraniczne? To ja nie chcę. Wybacz, tylko polskie mnie interesują. Jestem jednak, wiesz, oddana tutaj patriotycznie. Nie to, co ty, córeczko. No ale kiedyś zmądrzejesz. Poza tym nigdzie nie jedziesz. Jadę! Córeczko! Wracaj tu! Halo, halo, mężu! Mam do ciebie pytanie. Była u ciebie moja córka, czy nasza córka? Nie było. A nie, nie, nic, nic, nic. Nie, naprawdę nic, nic. Tak myślałam, że może akurat, ale o, już właśnie wraca do domu. Tak, tak naprawdę. Tak naprawdę nic się stało. Tak, usiaczki, kochamy cię, pa! Co ja narobiłam? Gdzie jest moja córka? Przecież nie zadzwonię znowu na policję. Och, co ja mam robić, co mam robić? Och. Wiem. Zadzwonię do niej. Zaginęła. A ten zboczeniec to inna sprawa. W tym momencie córka mi zaginęła po prostu, wie pan. Nie wyjechała na granicę. No wie pan co, no. No zawsze ten sam problem z panem. Zawsze te pana chore zasady policyjne. Ile ją czekać? Ile godzin? Powinniście jakieś zrobić po prostu oferty dla matek, bo to jest niemożliwe. Do widzenia. Czekać. Na co mam czekać? Już ja wiem, co ja zrobię. Tak.
znaczenia. Kiedyś się nauczę angielskiego, ale to jeszcze nie teraz. No to dzwonimy. Fernando. Hello, you murder man. You want to steal my daughter and do something incorrect to my daughter. I know murder men's how you are. Police knows where you are, you. They find you and I find you too. Goodbye. Ha! To było dobre! Boże! Córeczko, ty żyjesz? Byłam w maku. Oczywiście. No tak, w maku. Zezłościłam się, musiałam zjeść burgera. A ja się bardzo bałam o ciebie, wiesz? Bardzo się bałam. Momencik. Dzień dobry, to ja Beata ponownie, wie pan? Tak znalazła się. Jak to jak zwykle? To propan ci powinien cieszyć. Co za brak empatii. Wiarygodne jakieś. Kto to był? A wiesz co, taki mój pan przyjaciel. Znaczy, tak, nieważne, nie bo masz tyle problemów na głowie, że się nie przejmuj jakąś tam policją. Ja dosłownie nie mam słów. Oddasz mi telefon? A zostaniesz w kraju? Mamo! No dobrze, dobrze, no, dobrze, dobrze. Dam ci ten telefon. Boże, dziękuję! Jesteś najlepszą mamą na świecie. Kocham cię najbardziej na świecie. No, no może na równi z Fernando. Ale tam jest dużo miejsca. Nie trzeba, kochanie. Naprawdę jesteś najcudowniejsza na całym świecie. Cofam to. Cofam wszystko, co powiedziałam. Co się przed chwilą? Co się stało? Córeczko? Co to za mina? Zerwał ze mną! Słucham? Zerwał ze mną! Ten złoczyniec? Mamo? Co ty znowu zrobiłaś? No patrz, no! Ja mam jakiś geniusz! Wiedziałam, że to jest jakiś oszust, no! No patrz, no mama to jednak wyczuje! A nie mówiłam? Nie masz więc po co już jechać! Nie musisz mi dziękować! Nie masz po co opuszczać ojczyzny! Ojczyzna będzie ci wdzięczna! Ale ty byś tyle narobiła głupot przez tego oszusta, no! A jeszcze coś by się stało! Boże, nawet nie chcę myśleć! Dobrze, że ktoś czuwał! Córko! Chodź tutaj! Chodź, kochanie, pójdziemy na ciasto! Zajesz te smutki! Tego kwiatu to pół światu! Znaczy pół Polski! Zostaw! Córeczko! Oj, 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 jak dobrze, że ona jest taka mądra po mnie. O, widzicie? A pranie to ja robiłam! Beze mnie by zginęła! Zostawcie kciuka do góry. I napiszcie, wolicie Polskę czy za granicę? Dobrego dnia i do następnego. Córeczko! Może ma ktoś z was miejsce w mieszkaniu? Będę prała, sprzątała, mało jem i dorzucę się do czynszu. Dajcie znać w komentarzu.